potem dobrze ja wiem, bo miłość wzrasta w sercu mem. Z każdym dniem usta spragnione są, myśli szalone są, oczy wpatrzone są lśnią. Jak to jest błogo, gdy się wie, gdy się słyszy słowa te. Oj, Janku, gdyby to mama wiedziała. Niedawno w kinie widziałam taki obraz. On śpiewa pod oknem ukochanej, a później się całują. Tylko że w kinie to zawsze wszystko dobrze się kończy. Zosiu, nie mów tak. Wiesz przecież, jak cię kocham. Pracuję u notariusza. Wykradam się z nad nudnych papierów, które muszę przepisywać, żeby cię tylko móc zobaczyć. No wiem o tym, że ojciec chętnie by się zgodził na nasze małżeństwo, no, ale... Ojciec, tak. Ale mama... Pojedziemy na spacer w aleje, dorożką na umachande. Nigdy, słyszysz, przenigdy nie zgodzę się na to małżeństwo. Tu mi włosy na dłoni wyrosną, pypcia na języku dostanę, zachoruję na ślepą kiszkę i skonam pod nożem w męczarniach, a na to małżeństwo nie pozwolę. La 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 la. Kością w gardle mi to wszystko stoi. Ach, czemu zimnym trupem nie padłam i w białej sukni pochowana nie byłam, zanim za mąż za ciebie wyszłam. Życie zmarnowałam. Ja z rycerskiej rodziny Prosunkiewiczów, co to jeden z przodków bił za napórków pod Częstochową. Pod Raszynem. Ja stworzona do wyższego życia, do życia po prostu dystęgie. Hrabiamy powinnam się zadawać. A gdzie muszę przez ciebie mieszkać? W Budach, w takiej dziurze, jako pani Grzybkowa. Ale ściapuchna. Milcz absolutnie. Grzybek, a grzymi nazwisko. Ja bym wam pokazała, jak się żyje po pańsku, gdybym... To gdybym. Gdybym miała pieniądze. Znowu pan, panie, tego gdzieś tam, tego, a tu, panie, tego. Pan wie, co się stało? Spadek z Ameryki, panie, tego. $50,000 żywej wagi dolarów, panie, tego. To dla kogo? Dla zacnego przyjaciela i kolegi z ławy szkolnej od pieluszek, panie, tego. Dla Walerego Grzybka. Ojciec Zosi? A, już pan teraz nie śpiewa, panie, tego, co? No, ale chodźmy do nich z radosną nowiną. Walerym Grzybkiem, panie, tego, i jego urzędową połową. No i typuj się, Boga, no co się z tobą dzieje, co? Tyle lat się znamy i co ty gada? Alończy został w domu, a przyszła tu tylko urzędowa osoba, panie, tego. Siadajmy, siadajmy. Czy Waleremu Grzybkowi wiadomo, że jego ciotka wyemigrowała do Ameryki w roku 1892 jako praczka? Praczka w naszej rodzinie? Ale ciapuchna, no nie pamiętasz? A ciocia Marianna? Żadnej praczki za ciocię nie miewałam. Właśnie ta ciocia praczka umarła w stanie. Umarła i w stanie. Zwariował. W stanie Detroit. I zostawiła wam w spadku $50,000. 50 tysięcy? 50 tysięcy dolarów? Nasza ciocia! Nasza kochana praczka! A mówiłem ci, że moja ciocia! Nie twoja, a nasza! Nasza! 50 tysięcy dolarów! 50 tysięcy dolarów! Ach, ach, 50 tysięcy dolarów! Ach, ach. 50 tysięcy! 50 tysięcy dolarów! Moja gruszeczka! O mój Boże! Ojej, mamusiu! 50 tysięcy dolarów! Tak, 50 tysięcy! Niesłychana nowina! Niedawno przyjęliście śmieci! Otrzymaliśmy z Ameryki śmiecie! A mama mówi, nasze śmiecie! Nie śmiecie spadać! 50 tysięcy dolarów! Jesteśmy podatki! No, a teraz, panie tego, jako osoba prywatna chciałem wam, panie tego, powiedzieć do widzenia. Ale zapuchna. No widzę, że pan notariusz się śpieszy. Pożegnaj się i to na dłużej. Zaraz, kiedy jesteśmy bogaci, jedziemy do Warszawy. Walery! Powiedz mu, żeby sobie wyperswadował Zosię. Co mama mówi? No. Żeby sobie wyperswadował Zosię. No. Żeby nie myślał, że byle kto zostanie jej mężem. Żeby nie myślał, że byle kto, tak w ogóle... I w ogóle żegnamy ozięble. I w ogóle strasznie ozięble żegnamy. Strasznie. Dosyć mam tego i powiadam, że będzie tak? Jak? Jak sobie życzysz, ciapuchnie? Powiadam wam, moje drogie, 50 tysięcy dolarów! No tak, 50 tysięcy! Moja pani! Proszę pani, 50 tysięcy! 60 tysięcy! 70 tysięcy! Proszę pani! Moja pani! Proszę pani! 80 tysięcy! 90 tysięcy! 100 tysięcy! 100 tysięcy! 100 tysięcy! 100 tysięcy! Wiemy, 150 tysięcy! Wiemy! Winiem jabłecznym państwa uraczę. Może coś dadzą, może coś kapnie, ale szło robią, niech tak odpadnie. Sto lat nie żyją. Nie żyją nam lub tutaj jedyny moro. Do Warszawy wyjeżdżamy, dosyć już tej dziury mamy. Wyjeżdżamy do Warszawy, Boże wielki i łaskawy. Zosiu, leć no po sznur do ogrodu, ale już! Janek! A mówiłam, wszystko dobrze kończy się tylko w kinie. Zosiu, wyjeżdżasz. Zapomnisz o mnie. Nie, Janeczku. Nigdy o tobie nie zapomnę. I zawsze będę cię kochała. Nie wierzysz mi. tu macie przożenny hotel. Czasy to ja potrzebuję prowizji 10%. A żeby mieć 10%, to przecież ktoś musi mieć 100%. A kto dzisiaj ma 100%? Jak się już ktoś zarobi na bankructwie, to się od razu straci na dobrym interesie. Żeby zrobić dobry interes, trzeba mieć gotówkę. Żeby mieć gotówkę, trzeba mieć kredyt. Żeby mieć kredyt, trzeba mieć weksel. Żeby mieć weksel, trzeba mieć żyro. Żeby mieć żyro, trzeba mieć dobry interes. Żeby mieć dobry interes, trzeba mieć gotówkę. Żeby mieć gotówkę, trzeba mieć kredyt. Żeby mieć kredyt, trzeba mieć żyro. Żeby mieć żyro, trzeba mieć weksel. Żeby mieć weksel, trzeba mieć dobry interes. Żeby mieć dobry interes, trzeba mieć... U nas też nie lepiej, panie Ropek. Hotel Prymasor, a wszystkie pokoje puste. Proszę powiedzieć, że wszystkie pokoje zajęte. Co pan robi, panie Friedresin? Takie łatki do takiego hotelu? Murowana gotówka. Panie Friedrasiński, 10% dla mnie. Chcielibyśmy mieć pokoje wykwintne, można powiedzieć dystyngie. A gotówka jest, panie naczelniku. Spodziewam się, że tu mieszka samo dobre towarzystwo. Bo ja w ogóle pochodzę z rycerskiej rodziny Prosunkiewiczów, co to jeden z przodków wił za Napoleona Turków pod Częstochową. Nie, pod Raszynem. Tak jest, proszę jaśnie pani. Proszę zabrać rzeczy, jaśnie państwa, na górę. A pluskwy u was są? Uszypnij mnie pan. Czy ja śnię? Tu, żywa gotówka. 10% dla mnie. Ten bogat burżuj, choć coś nie coś mam, zmartwienie mam. Nie pójdę o wsparcie do mych chcieć, potrafię sobie radzić sam. Mam nosa i noc prowadzi mnie, on czuje forte, czuje gdzie. Przychodzę na stronę, interes zrobiony, dzień będzie skończony, tylko że... Kiedy załatwiam coś, mam jedno, ale tu na rączkę 10% musi być. Nie na żadne fikle-mikle bale, aby żyć to 10% musi być. Ja też chcę żyć, mam prawo i co tu kryć, pożądam kochać i pić. A że darmo tego nie ma wcale, to ja się duszę i ja muszę, się bruszę, tam się skuszę, ale 10% dla mnie musi być. Choć kupić te kolmarce znowu, proszę grupkę jedną, dwie. On nie chce cytry w palczyłów, dla mnie nie żyje słowo nie. Ktoś chciałby widzieć, czy to grzech, zrobione kwestia dwóch i trzech. Grunta by żyć prawo, czy tamto, czy owo, jak słowo to słowo, tylko nie. I zatem coś mam jedno, ale tu na rączkę 10% musi być. Nie na żadne figle, migle, ale aby żyć to 10% musi być. Ja też chcę żyć, mam prawo i to tu kryć, pożądam jeść i kochać i pić. Ale 10% dla mnie musi być. łosoś, ostrygi, kawior i kuropatki. Może pan nie podawać. Tymczasem syfon wody sodowej i szampana też nie potrzeba. Panie starszy, co jest? Co mam dostać z krętu ciszek za własne pieniądze? Wiesz co, ciapuchna? Obstalujmy sobie 3 porcje menu. Pommes frites. Pommes frites. Pommes frites. Może być z kartofelkami. 3 razy. Rozumiem, tylko... Poza tylko, panie Over. Kelnera już nie ma. Kelner wraca. Kelner przynosi pommes frites z kartofelkami. Pan rozumie, panie K? Obsługa rzeczywiście są fason. Pan sobie życzy wszystkiego najlepszego. Grzybek jest. Bardzo lubię, szczególnie duszone. To jest, przepraszam, chciałem powiedzieć, bardzo mi przyjemnie. Lopek jestem. Państwo pozwolą, że usiądę? Córeczka. Rodzona. Krew z mlekiem. Oczy mamusi. Nosek mamusi. A reszta tatunio, tatunio, tatunio. Urocze dziecko. Bo widzi pan, my pierwszy raz w Warszawie jesteśmy. I tak jeszcze nikogo nie znamy. Ciocia z Ameryki zapisała nam $50 000. Potrzeba panu wiedzieć, że ja pochodzę z rycerskiej rodziny Prosunkiewiczów, co to jeden z przodków bił za Napoleona Turków pod Częstochową. Pod Raszynem. Umówiłem się, co prawda, z hrabią Olesiem i z baronem Ściśiem, przyjaciółmi, no ale dla tak miłego towarzystwa... Pan zna hrabiów i baronów? Jeszcze jak... Ale jeżeli państwo sobie życzą, to chętnie mogę z nimi zapoznać. W ogóle służę jako Cycero. Miasto znam na wyryb. A znajomości mam w najwytworniejszych sferach. W najwytworniejszych sferach. Mam cię nareszcie, ty twójco, złodzieju grosza wdowiego. Mieszkać umie, jeść, pić umie, a płacić mu się nie chce. Kochana mamo, patyk. Żadna mamo, żaden patyk. Jeszcze ciebie na świecie nie było, durniu jebene, kiedy już byłam sławną śpiewaczką Rossignol. Fa la ra la ra. Bo zaraz dajesz pieniądze, albo para ze dwora. Pieniądze? Co dzisiaj masz? Och, ty jeden jesteś najwięcej winien. A Dziunia, modelka od Krwego, to ona pani wszystko płaci. A hrabia Oleś, to tu mieszka 30 lat za darmo. On ma pieniądze. Albo dziś. Pierwszy tenor opery w Grójcu. On pani płaci wszystko. W ogóle kto dziś ma pieniądze? Jeden gość, to ma za dwóch, ma gotów i wypadnie dwóch, a drugi więc płacz, czy śmiej się śmiej, ja nic nie mam, ty dwa razy mniej. Ale krótkie trzymać motorami tak, nic nie mamy, ale się nie damy. Kłopot ma bida, nawet się złotówka przyda. A jak bida, to do Żyda. A jak Żyda, ale Żyda nie da, bo to będzie straszna bieda. A narodowi to się przela, on to chce da, albo nie. A wtedy co? Rozpacza człowiek wtedy i gotów, a coś złego zrobić z biedy. Prim! Bida, nawet się 5 groszy przyda, a jak bida, to do Żyda. Ale Żyda, Bida, to do Żyda, ale Żyda, nie! Ale teraz ja was wyratuję. Odkryłem kopalnię złota. Poznałem jednych Grzybków z prowincji, bo oni mają pieniędzy. Można powiedzieć grubo więcej niż bardzo dużo. No ale co ty z tego będziesz miał? Właśnie. Ja? Będę ich oprowadzał po sklepach i wszędzie 10% dla mnie. Ja już widzę, jak oni będą jutro kupować. Bo oni będą jutro kupować... Panie, jak moja stara wstąpiła do bajetu, to ja sobie wyjdę na pół godziny na miasto. Za 2 godziny też pan zdąży. Weź pan kubełek, idę, do widzenia. Jest bez kagańca, zapłaci pan karę. Panie komisarzu, ja nie tutejszy jestem. Grzybek się nazywam. Walery Grzybek. Z miasta Budy. Budy, takie miasto. Pierwszy raz w Warszawie, panie komisarzu. Walery Grzybek jestem. A piesek nie mój, panie komisarzu. Pierwszy raz go miałem przyjemność poznać. Jak teraz to poszło, bydle. Wójciu, niech cię uściskam. Przepraszam. Że co? No, wujcio Walercio Grzybek z miasta Budy, tak? No nie poznajesz kochanego krewniaka? Przepraszam, ale niby skąd ty? No bo ciotecznego brata, szwagra stryjecznej siostry bratowej ciotki wujek miał za żonę siostrę teściowej z domu Grzybek. Chwileczkę. Zaraz, tylko mi się supełek odwiąże, zaraz. Cioteczna teściowa stryjecznego brata Barbara. No z miasta Budy. No Budy. Ach, z Budu. No Buzi, wujciu. Twoje zdrowie, wojaszku. Twoje zdrowie. Tyk. Czy tu mieszkają państwo Grzybkowie? Ci państwo teraz wyszli na miasto. No to ja zaczekam. $50,000 zamienić na walutę monopolową? To ile to by było kieliszków? O rany. To trzeba byłoby buty zdjąć, żeby policzyć. Żona Ciężka forsa. A może by wujcio jednakże dla rodzinnego miasta coś zrobił? Może most wybudować? O, a rzeka w Budach jest? Nie, rzeki nie. Ale rzekę można zbudować. Zwłaszcza będzie łatwo, bo burmistrz ma wodę w boku. A może by... A może by pomniczek? Jest okazyjny Kopernik do sprzedania. Chcą go sprzedać, bo tamuje ruch. Kopernik? O! Pomnik! O! Dobra! Siedem! Chaim! Tyk! Da wujcio 500 złotych zadatku i pomnik na rękę. I w gazetach będzie stało o kochanym wujciu. 500 złotych, pomnik na rękę i w gazetach będzie stało. Tak. Dobra. A? Muszę wybadać, czy w dobrym stanie. Bardzo mało używany. Dobra. Będę miał kłopot z zapakowaniem do drogi. Wójciu, to się odeślę telegraficznie. No, dobra, niech będzie. Chwileczkę. Panie, pęknięty! Po rękach mnie wujcio będzie całował za ten interes. No dobra, niech będzie. Masz pan. Zrobiłem doskonały interes. Jaki? Kupiłem pomnik Kopernika na własność. Za 500 złotych. 500 złotych! Panie, idź pan lepiej zapłać rachunek za żonę. Dobra. Moje uszanowanie, panie. 500 złotych! Jaka drobna i powabna, o mój śnieg, wolę ciebie od Walery D. A to szewalier, czeka się i pije, woła zarywala mnie. Dobra marka, ładna parka, nie żałuj, może być się nam tym zastanowi. Po co głowić się, powiedz tak czy nie. Teraz, zaraz, dziś. Albo nikt. Albo ty, zdecydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty, to słodko brzmi, piłki da do szczęścia do rady. Albo nikt, albo ty, dziś spełnione słowy ty. To nam ludzie i świat, kołył już pan. Albo nikt, albo ty. słodko brzmi. Nie ukryta do szczęścia, do raja drzwi. Albo nic, albo ty. Spełnione serce sny. Co nam ludzie i świat, skoro wyrok już padł. Albo nikt, albo tylko. A pan co tu robi? Ja tak jechałem i przyjechałem. Po co? Żeby zobaczyć pannę Zofię. Mowy nie ma. O, proszę pani, zobaczy ją. Chociażby sam diabeł stanął mi na drodze, zobaczy pannę Zofię. Ten diabeł, to mam być ja? Tak. Słabo mi! Policja! Uważaj pan, jak pan chodzi. Cześć, panie sierżancie. Nie poznajesz starego wiarusa z wojska? Lopek jestem. Lopek, serwus, Lopek. No nareszcie. Nareszcie jakaś przychylna twarz. Co ty robisz w Warszawie? Nieszczęśliwa miłość. Co ty mówisz? Wyobraź sobie, ja... I ty i tak się na tym nie zrozumiesz. Ja się nie zrozumiem? Ja jestem w tych sprawach, można powiedzieć, fachowa siła. No, naturalnie. O nieszczęśliwej miłości u mnie mowy być nie może. Ona cię kocha? Czyż nie mam warunków kół? A twoja? Nie chcecie? Chcę. No. Tylko mama. Co mama? Mama nie. No, mama. Nie martw się. Mamusią sobie damy radę. No. Doprawdy chciałbyś mi dopomóc? Nie wiem, co znaczy prawdziwa miłość. No tak, słuchaj. Zaraz. Dzisiaj nie mam czasu. Ale jutro, punkt o 11:00, Café Elita. Serwus. Co? Co mówi? 10, 25, 20. Proszę pani, co mnie pani łączy? Z moimi pieniędzmi mnie pani łączy? Proszę pani. 531 00. 00. Wyraźnie mówię. 0, 0. Czy to pension mamy paty? Tutaj mówi Lopek. Co? Lopek. Lopek. L jak Lopek. O jak Opek. P jak Pek. E jak Ek. i kajak, tak. Tak, no. Dziś wieczorem państwo Grzybkowie zapraszają nas na dancing. Można jeść, pić do granic zachorowania. I pamiętajcie o dystynkcji. Nie żadne łatki, tylko hrabiowie. I poznacie pannę, która jest... I specjalny szacunek dla kobiety, którą uwielbiał. To skandal. Godziny rozmawia. O tej porze nie przyjmuję żadnych interesantów. A zatem dziś wieczorem na dopingu. Do widzenia, do widzenia. Tralala, tralala, tralala. Państwo Grzybkowie, ich przemiła córeczka. Baronowa de Rossignol, znakomita śpiewaczka, hrabianka Dziunia, Baron Ściś. Bardzo mi miło, że mi jest przyjemnie. Ach, faktycznie, ale rzeczywiście. Prosimy. No właśnie. Rzeczywiście. Owszem. Tak. Jakaś melodia w tym walcu płynie, a ile szczęścia, tralalala. No to kobietki, ho, 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 ho. Och, gdybym ja była słoneczkiem. Proszę pani, ma pani śliczną, melodyjną czkawkę. Mam tę piosenkę. Pragnione są myśli, szalone są oczy, patrzone są lśnią. Jak to jest długo, gdy się wie, że się usłyszy słowa te. taki zamyślony. Może zakochany? Poszedłbym gdzieś na łączkę. Zrywałbym maki, chabry, brzozy, topole. A potem położyłbym ten bukiet komuś gdzieś. I czasami chciałbym się wkraść do zamkniętych wrót czyjegoś serca. Pani ma w sobie tyle wyrafinowanego seks-appealu. Przepraszam. Co? Pani zamyślona. Może też zakochana. Panie Lotku, pan taki dobry. Chciałabym się panu zwierzyć. Kochankowie powinni milczeć. Powiem panu otwarcie. Kocham. Kocham. A czy on zasługuje na to? O. Tyle panu mam jeszcze do powiedzenia. I poradzić się chciałam. Tutaj nam będzie się trochę trudno porozumieć. Przeszkadzają nam. Niech pani przyjdzie jutro o 11 rano vis-a-vis hotelu Café Elita. Przyjdę. Zrobione. Rybka. Melba. A to co? A, już wiem. Ciapuchna mnie wspomniała. No, ale ja się teraz przekonam, czy pani mnie kocha. Chwileczkę. Kocha, lubi, szanuje. Nie chce, nie dba, żartuje. Kocha! 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 Ciapuchna. Marsz do stolika. Ciapuchna. Ciapuchna, ja spotkałem u was przez matkę i tak gadu. Ja więc zakałapućkałem się przy bufecie, a ty robisz takie chińskie awantury. Ojej. Ojej. No ciapuchna nos. Milcz absolutnie. Oj, kiedy naprawdę słowo ci daje no. Można zaczynać, niech pan gra. No cóż to za muzyka, no. Ja tu wcielę bawić się czy płakać. Walery, strumiłeś się kurwa mnie. Ale no polkiem i grajcie, polkiem, no. Na figlem, grajcem, a nie jakieś tam muzyjskie kikiewiki. Cicho! Grajcie no, Polkę! Szanowny panie! Oj, panie starszy, Polka raz, proszę! Państwo proszę o Polkę! elegancko pił, to by tego nie było. Ale jak to nie pije, a chleje... Szwagier cię wspomniał. Zosiu! Zosiu! Gdzie ona się podziała? Musisz chwilkę zaczekać. Dzień dobry, łapuchny całuję. W tej chwileczce wracam. Musisz poczekać. Czyżby Grzybek, ty się kochasz? Ja się też kocham. Ona jest ze mną. Widzisz, ona wariuje za mną. Musisz chwileczkę zaczekać, zaraz wracam. No dobrze. Umówiłem się tu z jednym znajomym. No, obiecałem mu dopomóc. Zakochany. Pani rozumie, kobieta. Też zakochany. Ja też jestem zakochana. Mama szuka dla mnie męża, ale ja już uczyniłam wybór. Milcz, serce, milcz. Panie Lopku, ja wiem, że pan ma ogromny wpływ na mamę. Pan się zgodzi. Ja już się zgadzam. Bo widzi pan, o to chodzi, żeby jak najprędzej odbył się nasz ślub. Ślub? No tak, żeby jak najprędzej odbył się nasz ślub. Ślub? Już lecę po serwetkę. Daj pan serwetkę. Lopek, no poczekaj, że chwilę. Nie mam czasu, za chwilę będzie mój ślub. Jest serwetuchna. Ale ja panu na próżno zajmuję czas. Ale? Powiem krótko. Kocham pewnego chłopca z rodzinnego miasteczka, ale mama... Rywal? To za śmiałe! Ja go zabiję! Ja go... Ja go wyzywam na pojedynek! Zabiję! Katuję. Niech on mi się podwinie pod rękę, to jak ja... Zosia! Oj, Udało mi się. Dobrze to wykombinowałem, co? Śmiej się, pajacu, zadowolona? Tak. Ale co dalej, panie Lopku? Lopek, obiecałeś pomóc. Mama chce mnie wydać co najmniej za udzielnego księcia. A my się przecież tak kochamy. Zaraz. Za księcia? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Właśnie. Wiem, żeby... Bardzo dobra. Mam myśl. Bardzo dobra myśl. Mam... Wiem. Rozumiesz? To jest załatwione. Ale co? 10% dla mnie. Serce mi raz się żyje tylko raz, więc korzystać trzeba póki czas. Póki młodość trwa, póki serca dwa, pragnąc kochać się łączą nas. Głos na brzuce, oczy wsiące, tętno krwi, jeden uścisk mocny i spojrzenie. Zarumienię się, gdy ten pokaż mnie, wtedy powiesz mi. Albo nikt, albo ty, zdecydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty na mocno i chwila do szczęścia, do rady. Albo nikt, albo ty, i spełnione, skryte sny. Co tam ludzie i świat? To robią się pan, albo nikt, albo ty, to ty. Proszę. La la la. La la la. La la. La 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 la. La 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 la. La la la. Pan baron prosić, uprzejmie prosić. Tralaram, tralaram, tralala, 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 tralala. Chawuję żączęta cudne, padam do nóżek uroczych. Witam, witam. Proszę, niech pan baron siada. Właśnie przychodzę z misją od mojej cioci, Baronowej de Rossignol, zaprosić szanownych państwa na raut. Raut? Tak, raut, wydany na cześć panującego księstwa Manoli, który raczył przybyć do Warszawy. Panujący książę? Poznał go osobiście? Tak, właśnie. Mam nadzieję, że szanowna pani nie odmówi. Ależ tak, komilfo. Rozumie pan hrabia. Pani, od chwili, kiedy panią ujrzałem, jestem pod urokiem. Ach! Ty... No, ale ostrożnie, coś mi wpadło w oko. To ja. Ugustiana, Ugustiana. Panie Lokuś, błagam pana. O, moje uszanowanie, witam pana barona. Szacunek. Dzień dobry, jestem. Serwusińce. Właśnie pan baron prosił nas na raut, na którym będzie panujący książę. Panujący książę? Manoli. Nie znam. Więc do wieczora żegnam państwa. Czy Państwo znają dworską etykietę? Uwaga, najważniejsza rzecz. Reverence, ukłon. Proszę. To jest rautu księcia, to jest przyjęcie w zwierzyńcu. Konie się tak kłaniają, a nie ludzie. No to jak, no? Więcej dyscypliny. No, ale na mnie czas. Przeróbcie to Państwo jeszcze 10 razy, a wieczorem będzie wszystko dobrze. Do widzenia. Panie Grzybek, wieczorem we fraku. Dobra. No, teraz zaczynamy. Gdzie jest paczkiel? Gdzie są kostiumy? Gdzie są ordery? Co? Pan się znowu spóźnił, panie paczkieler. Niech pan nie krzyczy na mnie. Ja i tak ledwo żyję. Nie chcieli dać z teatru wszystkie rekwizyty. Całe Katarzyny Wielkie dostałem. Pierwszy akt bal maskowy dostałem. I coś nieco i Dorfejusia w piekle. Chciałem jeszcze wziąć kawałek zemsty za mur nagraniczny. Nie chcieli mnie do tramwaju z murem pójść. O, niech pan nie krzyczy na mnie, ja i tak ledwo żyję. W 30 lat koszuli brakowej nie kładłem i ta ciurka, żeby ją szlak trafił, zarosła. No tak, już teraz amen. Hodowla spiny, to się do tego wylęgło. Jak tam? Gotowe? Szlachetne panie i szlachetni panowie, ale spróbujcie wy mnie skompromitować, to zęby będą jak ptaszyny latały, zrozumiano czy nie? Panie baronie, może pan zechce wyjąć paluszek z łaskawego noska? A gdzie jest lokaj? Lokaj gdzie jest? Lokaj przekręt gdzie jest? Ja lokaja zrobię za bezrobotnego. Lokaj będzie do zupy u mnie chodził, zrozumiano czy nie? Ale Lopeczku przecież... Co za Lopeczku, żaden Lopeczku! Robić salę balową! Już! Księżniczka Tutti-Frutti. Ordynat Cieputkiewicz. Hrabina Pernambuco. Marquis de l'Alcance, syn ambasadora. Księcia pana jeszcze nie ma? Książę lada moment nie omieszka przybyć. Książę przybył! Cicho! Oj, niech pan nie krzyczy na mnie. Ja i tak ledwo żyję. Rewerens! Spokojnie, spokojnie. Rzeczywiście, to nie jest książę. A to jest księżniczka? Paczka! A to syn ambasadora? Starszy pomocnik młodszego ucznia fryzjerskiego. Hrabianka Dziunia, tak? Modelka od Herzego. A to pani myśli, to jest Maria Stuart, królowa angielska. Mama Patyk, właścicielka tego pensjonatu. No, no, tylko nie Patyk. Rozumiesz? Łobudzie jeden z szatonkiem. A on? To? Aktor. Specjalista od ról uwodzicielskich. Ale cię nabrali, ciapuchna! Mnie nabrali? Ciebie nabrali! Mnie nabrali? Ale ja już mam tego dosyć, rozumiesz? Przez ciebie nas ośmieszali. Przez ciebie nas nawijali w butelkę. Wracamy do domu. A Zosia wychodzi za mąż za Janka. Rozumiesz? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. A gdyby małżonek dowiedział się o dzisiejszym rendezvous? Mamunia zgadza się na małżeństwo swojej córeczki. Czy tak? Nareszcie. Przedstawiam państwu parę narzeczonych. Albo nic, albo ty. Zdecydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty, to słodko brzmi i uchyla do szczęścia, do rady. Albo nikt, albo ty. I spełnione, skryte sny, co nam ludzie i świat, skoro wyrok już padł. Albo nikt, albo tylko ty. A 10% dla mnie? Bardzo chętnie. Z całego serca.